Pam, 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 pam. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Siemanko, witam was w nowym odcinku Art Unboxingu. Dzisiaj będziemy trochę oscylować wokół takich tematów halloweenowych, trochę takich creepiarskich, dziwnych, monstrualnych. Można powiedzieć, że to jest w ogóle Halloween special. Ja nie szczególnie to święto obchodzę, ale trafiliśmy na dzieło sztuki, które jest z tym świętem poniekąd związane. Czy coś mogę powiedzieć więcej tytułem wstępu? Chyba nie, chyba będzie rzut paczką. Piosu. Dobra, przyleciała paczka. Od razu wiadomo, o co chodzi, bo widzimy tutaj ilustrację, wydruk, który nam pokazuje, jakie dzieło sztuki znajduje się w środku. Ale skupmy się najpierw na powierzchni opakowania. Od razu widzimy, że przyszło to z Mighty Jacks. Mighty Jacks to jest kolejna z takich firm, wydawnictw, dzieł sztuki, zabawek, multipli. Co tutaj jest dalej napisane? Balloon Dog Anatomy G.I.D. Edition. G.I.D. to już trochę zaspoileruję, to jest skrót od Glow in Dark. Glow in Dark. Czyli mamy kolejne z dzieł sztuki, które będzie świeciło w ciemnościach. Przypominam wam, że w pierwszym odcinku serii otwieraliśmy Stormtroopera Andy'ego Warhola, który świecił w ciemności. W zasadzie to był Art Trooper. Mój błąd. Lecimy dalej. License and manufactured by Mighty Jacks International. Tutaj jest adres. To jest pewnie kod produktu. Ta strona w górę. Handle with care. Nie wystawiać na wilgoć. I uwaga, w środku rzekomo szkło. Czyli mamy być ostrożni z zawartością. Adres. Pudełko przyszło praktycznie w nienaruszonym stanie. Słyszycie jakiś śmieszny dźwięk? To mi się mega kojarzy z tym, jak jako dzieciak szukało się konkretnej zabaweczki w kinderjajku i te, które właśnie taki dziwny, szeleszczący plastikiem wewnątrz dźwięk wydawały, to od razu było wiadomo, że to są te wieloelementowe do składania. I tutaj dzisiaj mamy właśnie do czynienia z takim wieloelementowym dziełem sztuki. Jason Freeney. Jason Freeney. Jason Freeney. Otwieramy. Ale mi się już to podoba. Wow, coś jest jeszcze w środku. No tak, już wszystko pamiętam. Minęło tyle czasu od zamówienia tej zabawki. Może zaczniemy od tego, co mnie zaszokowało, że jest w środku. Wewnątrz znajduje się taki pin, limitowana edycja takiej przypinki, na której to widzicie kaczuszkę i jej przekrój anatomiczny, czyli możemy zajrzeć wewnątrz takiej gumowej kaczuszki. Jason Freeney to jest właśnie ten artysta, który takimi przekrojami anatomicznymi się zajmuje. To jest taka kwintesencja i creme de la creme jego twórczości. To jest Balloon Dog, czyli piesek stworzony z dmuchanego balona. Jest to oczywiście no takie mrugnięcie okiem, taki żart wewnątrz sztuki, nawiązanie do Jeffa Koonsa, który jest mistrzem tych dmuchanych piesków i Balloon Dogów, który robi je w ogromnej skali, bardzo często z metalu. No są to bardzo duże, współczesne, popowe, vividowe, czasem kiczowate przedstawienia, z których bardzo mocno sztuka współczesna jest po prostu znana. A tutaj wersja Jasona Freeney, który próbuje się przyjrzeć temu, jak ten dmuchany piesek w środku mógłby mieć rozłożony szkielet i organy. Bardzo mi się podoba takim świecącym lakierem, utwardzanym za pomocą UV na tym półmatowym opakowaniu. Widać taki narysowany fragment tego szkieletu. Naprawdę znakomicie tu wygląda. Tu widzimy po prostu, że jest to edycja limitowana. To jest Glow in the Dark Edition. Tutaj widzimy Balloon Dog Anatomy stworzony przez Jasona Freeney. 4D Master to jest też rodzaj takiego wydawcy czy producenta, który robi te przekroje anatomiczne. Oni nie tylko robią te związane z artystami, jeżeli się nie mylę, to też robią takie zwykłe edukacyjne, anatomiczne historie. U góry to samo. Boczki składają się z symetrycznego odbicia tego nadruku pieska. Z przodu widzimy jeszcze, że wewnątrz znajduje się 26 elementów do złożenia, natomiast z tyłu widzimy, że jest to model wykonany z ABS i PVC. Ma on 250 mm, jest łatwy do złożenia, jego wykończenie jest wyposażone w wielką ilość detali. Tu jeszcze widzimy samą ilustrację pieska, jaki powstanie po złożeniu, szkielet i wnętrze tego pieska. A co tutaj widzimy? A wszystkie organy są rozmontowywane, łatwo je odczepić, więc zaraz zobaczymy, pobawimy się tym trochę jak Lego. Jest to dedykowane dla osób powyżej 8 roku życia i oczywiście istnieje ryzyko zakrztuszenia się. Aż dziwne, że to nie ma smutnej cebulki.
O, jest i smutna cebulka. Tutaj, od 0 do 3 lat. Tu jest napisane, że oryginalny design został stworzony przez Jasona Freeneya. I tutaj Freeney ma bardzo fajny rodzaj sygnatury. Jeśli się przyjrzycie, ona trochę przypomina taki rodzaj japońskiej pieczęci. To mi się z czymś takim bardzo kojarzy. Fajna sygnatura. Wyprodukowano w Chinach na licencji Mighty Jacks. Zanim dojdziemy do najważniejszego unboxingu i złożenia tego, to zróbmy sobie unboxing tego pina. Jest to bardzo fajny kartonik, jest sztywny. Tu się pojawia ten rysunek z tą kaczuszką. Próbujemy sobie tego pina odpiąć. No żeż, ta guma bardzo, bardzo ciężko chodzi. Ale sam pin wygląda naprawdę ekstra. Detal odwzorowany jest tutaj w stopniu bardzo wysokim. Jeżeli chodzi o takie przypinki, no to można powiedzieć, że taki naprawdę wariant premium. Super rzecz. Przechodzimy do pieseła. Szkielet. Tu jest instrukcja. Myślę, że nie będzie to tak skomplikowane jak Theo Jansen. Dobra, cała zawartość pudełka. Tu już widzimy piękny przekrój pieska. To jest tego typu piesek, taki zrobiony z balonów przez klauna Mima w cyrku, na jakimś jarmarku czy gdzieś. To jest dokładnie takie jak te kunsowe inspiracje. Kunz też robi chyba je w takiej wersji mini takich talerzyków, ale one i tak kosztują absolutnie ogromne pieniądze, także no to jest taka wersja kunsiątka, na którą nas tutaj w art unboxingu stać. Spróbujmy sobie teraz go zmontować. A, B, C. 3 minutes later. Chyba zaczniemy od szkieletu. I mamy te elementy, które tutaj spowodują, że to nie będzie puste, że się wypełnią te fragmenty. Fajny ma tutaj ten taki dzióbek, jak od balonika. To jest ewidentnie czaszka. Wziąć, trzeba zacząć od tego. Nie mogę tego złożyć, no, to nie wejdzie do odcinka. To tak sobie się trzyma. No szlak by to trafił, nie wiadomo, które jest, które dlaczego. Mogły być oznaczone. Czyżby to było to? 10 minutes later. Okej. Okay. Problem z tym jest taki, że to jest tak mega, mega, mega plastikowe, w tym trochę może złym tego słowa znaczeniu, że składając to już mam poczucie, że jestem na granicy połamania tych drobnych wypustek, które powodują, że to się wszystko nam razem zespoli. No ale jakoś to póki co pięknie wychodzi, więc piesek tutaj już sobie stoi. Na razie mamy dwa pieski. Fajnie ta czaszka wygląda. Freeney naprawdę jest mistrzem tych takich wyobrażonych anatomii. Stwarzają wrażenie niewyobrażonych, a rzeczywistych. I to, że on próbuje dla nieistniejących stworzeń, dla postaci z gier wideo, dla zabawek, które no już nie są jakby werystycznym odzwierciedleniem człowieka, tylko tak jak lalka Barbie, jakąś próbą deformacji, ale tej deformacji, która ma nam stworzyć postać idealną, perfekcyjną. I Jason Freeney się zastanawia, jak w tej idealnej postaci by przebiegały te konkretne elementy szkieletu, mięśni, wnętrzności. No to ten rzeczywiście detal jest tutaj bardzo, bardzo dobrze zrobiony. Samo uzębienie to jest fajne. To chyba będzie zespalać czaszkę ze sobą. Okej, okay, trochę śmiesznie wygląda, bo to tak jakby były uszy, a tu ewidentnie jest mózgo czaszka. Kręgosłup chyba wchodzi tutaj. Coś nie tego jest. Kolejny element. To powinno pójść łatwo. Ogon połączony z kręgosłupem. Zobaczcie, jakie ma piękne żebra. A ogon trochę jak u szczura, nie? U psów pewnie to też tak wygląda. Tylne łapy wychodzą z miednicy, czyli te tylne są krótsze. Dobra, mamy kwintesencję naszego pieska. Teraz zastanówmy się, jak te organy zrobić. 13 minutes later. Reszty. Nie jest to tak precyzyjnie zorganizowane jak klocki Lego. Połączyłem. Trochę już zaczyna przypominać zwierzątko. Teraz bardzo precyzyjna operacja. Trzeba mieć big brain, żeby to zrobić. Teraz tutaj cyk przez miednicę, jelitko wyskakuje pod ogonkiem. Te przednie łapy trochę tak odpadają. Tak oto prezentuje się nam... No żeż, tak oto prezentuje się nam złożony wedle tej pieczołowicie rozpisanej niby ikeowskiej instrukcji piesek Balloon Dog. Teraz jeszcze włóżmy go do balunowej kapsuły. Jeżeli nie będę go mógł przełożyć przez TT, to się wkurzę. 19 minutes later. Naprawdę muszę to wyjąć. No żeż... Strasznie boję, że to się połamie. No i shit, fuck.
to powinno być na odwrót. Z tej strony, z której jest dłuższy ten dings, a tu jest krótszy i to by wtedy nie wypadało. No ale cóż, w momencie, kiedy zamkniemy go w kapsule, to nie będzie to w ogóle stanowiło. A czy teraz możemy już go włożyć? Spróbujmy. O. No te łapy, no. Poza tymi łapami, reszta jest spoko. Ta jedna łapa jest oczywiście wyłamana. I druga też. Sorry, tak jak lubię tego artystę, to zaraz pójdzie chyba jakiś klej w ruch. Bo mi nie starczy cierpliwości. Po prostu... mój nie będzie miał przednich nóżek, no. Dobra, trzecie podejście, czy które? Dobra, tą jeszcze mogę doczepić. Ale tej ku... nie mogę, no. Ja pier... zaraz po prostu na klej to zrobię, no i kur... Later. Mam ochotę zrobić rage quita. To jest taki moment, w którym grę się gasi. Gdyby ta część to byłoby na odwrót, to mogłoby się tu bez problemu utrzymać. I na tym polega moim zdaniem błąd, no sorry. Gdybyśmy byli jakimś dużym kanałem YouTube'owym, to Mighty Jax by się musiał tłumaczyć w komentarzach. Wiedziałem, że tak się stanie, ale i tak bliżej sukcesu jeszcze nie byłem. Czemu się tylko czuję jak saper we mgle? Dobra, tą łapę włożę na końcu. A ogonek się chowa idealnie w to miejsce. Okej, ostrożnie. Jest! Nie. No i się odczepiła, kurczę, ta łapa w środku. No nie da się tak zrobić tego precyzyjnie. Te łapy przednie to jest jakaś pomyłka. Trudno, zamykam już. Który tu nie pasuje? Chyba lepiej nie będzie. Nie jestem człowiekiem, który jest jakoś skrajnie niecierpliwy, a tu powiem szczerze, że to, co miało być takim poczuciem frajdy, czyli składanie tego w całość, no mnie nerwowo trochę wyczerpało, ale nie ukrywam, że efekt estetyczny skończonego jest, no, zgodny z opakowaniem. Mi się to podoba. Jest to coś, co jest ciekawym mrugnięciem oka, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Ten rodzaj rozmowy czy dyskusji z twórczością Jeffa Koonsa, to jest jakby sztuka o sztuce, a gdyby wziąć pod uwagę, że to jest sztuka o sztuce w moim performance, w mojej sztuce o sztuce, to dochodzimy tutaj do jakiegoś takiego tautologicznego nawarstwienia i to też lubię. Jest to zabawne, jeżeli chodzi o ten modny greps estetyczny w postaci przekrojów anatomicznych, który prawdopodobnie rozpoczął Damien Hirst. Jest to po prostu fajna rzecz. Wyobrażam sobie, że to będzie fajnie stało i wyglądało na biurku. No i na pewno jest to najbardziej halloweenowy z art unboxingowych przedmiotów otwieranych w tej serii. Creepy. Creepy. Zobaczcie tylko, że te przednie łapy, one są luźne, no to się po prostu niestety odczepia. Niemniej jednak tego defektu wcale nie widać w momencie, kiedy on sobie stoi. Much later. Test, jak to świeci w ciemności. Próbujemy naładować naszego balloon doga światłem. Musi się usmażyć równomiernie z każdej strony. Ciekawe, jak szybko naładuje się, na tyle, żebyśmy w kamerze zobaczyli, że ten szkielet rzeczywiście takim fluorescencyjnym, creeperskim światłem emanuje. Bo na przykład w przypadku pracy Rajki, to żeby dostać ten taki efekt, wystarczy zrobić zdjęcie z fleszem i on bardzo mocno fluorescencyjność oddaje. 3 days later. Mam nadzieję, że mnie trochę teraz widzicie. Próbujemy zrobić to tak, żeby kamera zauważyła ten rodzaj fluorescencyjnego światła, jakie emituje z tego szkieletu. I rzeczywiście ta poświata jest widoczna gołym okiem w całkowitej ciemności. On ma taki zafarb, takiej ektoplazmy, tutaj cytując nomenklaturę horrorową. To glow in the dark, działa zgodnie z opisem i dokładnie sobie tak to wyobrażałem. Dla porównania pokażę wam, jak świeci Stormtrooper Rajki. Widzieliśmy właśnie, jak piesek Balloon Dog Jasona Friniego świeci w ciemności. Przy takim szybkim porównaniu, jakiego dokonaliśmy do Art Troopera Rajki, no to przyznam, że ten rodzaj żywicy, z której odlany jest Andy Warhol, jest jednak dużo intensywniejszy i pozwala na dużo mocniejsze świecenie niż sam Balloon Dog. Jednak nie jest to konkurs na najbardziej świecące dzieło sztuki w ciemności, więc nie ma tutaj wygranych ani przegranych. Poza tym, że rzeczywiście dla mnie to się trochę upierdliwie składało. Jeżeli chodzi o plusy, no to chyba nie muszę ich wymieniać.
Wszyscy widzą, jakie to jest cudowne. A jeżeli chodzi o minusy, to jednak ten rodzaj ostatecznie nieprecyzyjnego przygotowania tych złączeń w przypadku tych przednich łap, no jest trochę irytujący. Po Mighty Jacks jednak spodziewałem się trochę większej precyzji niż to wykonanie tutaj. No i sama ta masa, z której powstaje to świecenie, mogłaby być nieco intensywniejsza, ale już nie będę mędził. Dzieło sztuki jest naprawdę fajne. Jest to fajny multipl, znowu coś na pograniczu zabawki i dzieła sztuki, obiektu sprzedażowego, obiektu kolekcjonerskiego. Wersja z Balloon Dogiem, który świeci w ciemności, była wersją limitowaną. Te pieski powstawały także w takim kolorze, gdzie szkielet jest koloru szkieletu. Powstawały też w takim wariancie, gdzie to, co ja mam całkowicie przeźroczyste, było zafarbione albo na różowo, albo na niebiesko, a czasami tylko połowa była zabarwiona, był też chyba czarny. Pojawiały się też takie kolaboracje, w której Jason Frini razem z artystą What's His Name, który występuje pod takim pseudonimem, robili wspólnie Balloon Dogi, które na przykład były takie pieski Pupek, który robił kupę w postaci też balonika i one też miały swój przekrój anatomiczny. To jest bardzo wdzięczny temat twórczości. Te balonowe pieski Jeffa Koonsa, te pieski, które zostały jednak do tego art worldu wprowadzone. To chyba tyle, jeżeli chodzi o sam przedmiot. Przejdźmy do ceny. Koszt takiego pieska to jest $79, więc to nie jest mała kwota. Za $79, mówię szczerze, że spodziewałbym się może nieco bardziej precyzyjnej jakości. Niemniej jednak estetycznie jest to na tyle satysfakcjonujący produkt, że na pewno gdzieś finalnie wyląduje na moim biurku. Ja na pewno Jasona Frineya jeszcze będę śledził, tak samo jak niektóre inne z rzeczy, które robią w Mighty Jacks. Ten pin też coś kosztował, ale to była cena promocyjna przy zakupie tej edycji limitowanej, więc suma wszystkich pieniędzy, które wydałem, wyświetla się wam właśnie na ekranie. Pożegnam się chyba słowami cukierek albo psikus. Nie, to byłoby za bardzo cringe'owe. Ja pożegnam się jak zwykle z takimi słowami, w których proszę was o to, żebyście subskrybowali mój kanał, dali lajka pod tym wideo. Widzimy się w następnym odcinku Art Unboxingu. Na razie, cześć! Cieszę się, że już teraz długo nie będzie żadnych dzieł sztuki do składania, szczerze mówiąc.